Ogórek na niemieckiej choince? Tajemniczą tradycję postanowiła zbadać pochodząca ze Stanów Zjednoczonych reporterka Deutsche Welle. Szukała go w Berlinie, największym domu towarowym w Niemczech. I nic. Za to bombki w kształcie korniszona na dobre zagościły w USA. Jest taka tradycja, kto pierwszy zauważy na choince bożonarodzeniowego ogórka, dostaje dodatkowy prezent. Halli od lat mieszka w Niemczech i jak dotąd nie spotkała ogórkowej bombki w tym kraju. Zapytała więc Niemców, napotkanych podczas zakupów w ostatnich dniach przed lockdownem, czy znają tę tradycję. Zawiesi pani w tym roku ogórka bożonarodzeniowego na choince? Myślę, że to obca tradycja, to nie jest niemiecka tradycja. Że co takiego bożonarodzeniowy łańcuch? Ogórek nie jest moim ulubionym warzywem. Skoro więc Niemcy nie znają tego zwyczaju, a przecież choinka to niemiecka tradycja, to skąd się wzięła ogórkowa bombka i jak trafiła do USA? W poszukiwaniu odpowiedzi reporterka udaje się do bajecznej górskiej miejscowości Lauscha w Turyngii. Jeśli ktoś zna się na pochodzeniu ozdób bożonarodzeniowych, to będzie tylko tu, gdzie powstały pierwsze bombki choinkowe. Od 1597 roku dmucha się tu szkło, a od połowy XIX wieku wykonuje dekoracje świąteczne. Michael Heberland jest dmuchaczem szkła już w czwartym pokoleniu. To rodzinny biznes. Swoje ręcznie robione ozdoby sprzedaje na całym świecie, także korniszony. Jednak o istnieniu tej tradycji dowiedział się dopiero podczas podróży do Kalifornii. Ludzie często mnie pytali, robisz też ogórki? Na początku się nad tym nie zastanawiasz. Kiedy ktoś drugi raz o to pyta, myślisz, okej, ale przy trzecim razie powiedziałem sobie, co do licha jest z tymi ogórkami. Potem powiedziano mi, że to jest tradycja w Niemczech i wszyscy wieszają tu ogórki na choince. Każdy Amerykanin to wie, tylko nie Niemiec. Po powrocie do domu Michael znajduje stare formy dziadka z lat 30. Od razu zacząłem szukać tego ogórka i dzięki Bogu znalazłem. Od tamtej pory produkuje bożonarodzeniowe korniszony i sprzedaje je klientom z Japonii, Norwegii, Szwajcarii i oczywiście USA. No dobrze, ale skąd ta tradycja? Jest kilka legend o ogórku na choince. Jedna z nich odnosi się do amerykańskiej wojny domowej. Podobno strażnik więzienny nakarmił głodującego niemieckiego żołnierza ogórkiem. Mężczyzna przeżył i co roku z wdzięczności wieszał ogórka na swoim świątecznym drzewku. Inni mówią, że to przedsiębiorca Frank W. Woolworth w XIX wieku importował niemieckie dekoracje świąteczne do USA. A może powinniśmy zapytać człowieka, który zna to świąteczne miasto najlepiej. Spotykamy się z burmistrzem Norbertem Zinzmanem w założonej tu w 1853 roku fabryce szkła, najstarszej, która tu działa. Panie burmistrzu, zna pan tradycję świątecznego ogórka? Czy to niemiecki zwyczaj? Ogórek bożonarodzeniowy? Co to do licha jest? Za granicą uważają, że ten ogórek pochodzi z Lauszy i jest bardzo ważnym elementem bożonarodzeniowym. Myślę, że wymyślił to jakiś sprytny marketingowiec. Od tego czasu produkujemy tu ogórkowe bombki, ponieważ wiele osób uważa, że są typowe dla naszej miejscowości. Ale to ciągle nie rozwiązuje zagadki. No tak, wygląda na to, że może nigdy nie dowiemy się, o co chodzi z tym ogórkiem. W każdym razie to zabawny wynalazek i może pewnego dnia Niemcy też się o tym dowiedzą. Mam pewien pomysł. Nie znają tradycji? To sami ją stworzymy.